razie to jest druga lokata w tej serii prób. Pierwszy z Amerykanów, Eric Belshaw. Bardzo jestem ciekaw występu tej drużyny. No zdarzyło się w przeszłości, że Amerykanie zajęli 6. miejsce w konkursie duetów w Rasznowie. Dzisiaj myślę, że mogą po cichu liczyć na top 8. Eric Belshaw. Też są dobre warunki. Leci Eric Belshaw znakomicie. No okolice 130 metra chyba, a to przecież jest teoretycznie ten słabszy z Amerykanów. Tate France powinien być liderem tego duetu. 131 metrów w tej próbie Erika Belshawa. Dostajemy informację, że będzie obniżona belka startowa. Rozpoczęło się to wszystko z 15 platformy startowej, natomiast no teraz jeden stopień niżej. Tak.